libretto toski bardzo silnie jest związane z Rzymem, jest wpisane dokładnie w miejsca, w konkretne miejsca akcji. Natomiast czas, rok 1800, no, dla nas nie był tak inspirujący. To, co było absolutnie kluczowe, to to, o czym jest ta historia. Mamy bardzo silne relacje, burzliwe relacje między niewielką ilością osób i to konflikt właściwie nierozwiązywalny. I jakby to jest wpisane bardzo silnie w politykę. Czas, który w pewnym sensie odpowiada takim napięciom społecznym i politycznym. To są lata 70. we Włoszech, lata ołowiu, Anii di Piombo, działalność Czerwonych Brygad, opór wobec neofaszyzmu. Czas, kiedy w taki sposób krwawy walczono o swoje racje. This was a total chaos, because you didn't know where to stand. And in comparison with the time and Tosca's libretto, it's really interesting because there are many comparison that can be done, that can be brought on the stage. My character, that is Cavaradossi, it's a character that is extremely real, concrete. And he lives in the real world in comparison with Tosca, that lives in a world that is made of art and beauty. He doesn't believe in the power of the church. He doesn't believe in the power of the institutions. So what is he doing is very dangerous, no? Because he engages this fight with a society that is not gonna forgive him. Tosca jest bohaterką tragiczną, bo nie ma dobrego wyjścia ze swojej sytuacji, to znaczy nie ma działania, które by mogła podjąć, żeby sensownie i bez ofiar w ludziach zakończyć sprawę. Tak jak niektórzy widzą tę postać jako naiwną, niezorientowaną w sytuacji, niezainteresowaną polityką, tak dla mnie takie przedstawienie, no, szczególnie dzisiaj, nie bardzo ma sens. Tosca nie jest obojętna na wydarzenia, w które jest wplątana. Tosca próbuje zająć pozycję i zajmuje ją, no, po właściwej stronie. To znaczy ona próbuje swojego ukochanego uratować, płaci za to najwyższą cenę. Orchestra by Puccini jest sometimes like a Wagner orchestra, so full, a lot of forte. In vocal scores we can see that voice has a lot of push, not so good for voice, of course. Especially second act with the Scarpia, Tosca should be like a mezzo-soprano with a lot of high notes. Not only high notes, orchestra played 5-6 forte. You should have a big high notes, big voice. Rola Scarpi, barona Scarpi, pozwala na pokazanie całego warsztatu wokalnego, technicznego, jak również aktorskiego. To jest jedna z najbardziej interesujących rzeczy dla mnie akurat w tej operze. Jego niebywały wachlarz emocjonalny od zera praktycznie do nieskończoności i również muzyczny, od piano po forte, od bel canta po krzyk, od szeptu po agresję i wielki dramatyczny śpiew.
to, że zostajemy w Rzymie jako w przestrzeni akcji, w miejscu akcji, to nie jest decyzja wynikająca z ograniczeń libretta, tylko z tego, że Rzym zawsze był sceną operową, filmową, teatralną i to miasto jako miasto sprzeczności, jako miasto, które Freud porównywał do podświadomości, w którym wszystko się miesza i historia, i współczesność, i zbrodnia, miłość, to z tego miejsca nie warto było wychodzić.